Cześć, a dzisiaj confidential. Jeden z tych kolejnych bardzo trudnych pokoi. I tak. Po włączeniu dał nam splitweave'a. Otworzył. Mamy pliczek. Mamy PDF-a. Jak on wygląda? Otworzysz nam go tu? Mamy takie coś. Mamy plik z kodem QR, bo chcą, żebyśmy odkryli i zeskanowali kod QR, żeby dostać flagę. Kod QR jest zakryty. Można to zrobić na dwa sposoby, ale oba i tak potrzebują przeglądarki w końcowej fazie. Tak czy siak. Tutaj nawet Google'a nie odpali, więc musimy pobrać plik do siebie. Nic nie wysyłaj. W tym folderze otworzyliśmy panel Python 3. HTTP server. Tego na szóstkach. I pobierzmy sobie plik. Teraz na wget. Nie, nie, to będzie inny. 10, 10. Teraz tak, możemy użyć takiego narzędzia jak PDF Images. Mam to, czy nie mam tego? Nie mam, ale chcę zainstalować. Dobra, to ty się instaluj, a my spróbujemy to zrobić jeszcze w drugą stronę. Extract Images. Candy. PDF Candy. Fajna stronka. Możemy to zrobić tak. Jedna metoda, ten się tu ekstraktuje, super, ten dalej jeszcze działa, jeszcze nie działa. Mamy nasz kod QR. Dobra, pierwsza metoda. Druga. Poważnie. Dobra. Więc teraz, jak już mamy, to weź nam wszystko. Zre. I daj ten dupa. LS. No dobra, możemy teraz otworzyć folder. I teraz mamy 3.
I tutaj też mamy, też jest ping następny. Super. Następnie sobie możemy to w takim razie, teraz poczułem jakiś QR code from image scan. Dodajmy jeszcze z przodu free. To jest generator. Scanner online. O, to będzie dobre. Image, downloady, dajemy któregoś pinga, otwórz i w prawym oknie pokazuje się flaga. Ha, jednak nie w tym narzędziu. Moment, znajdziemy inne. Pyk. O, tu, ten powinien być dobry. Dla leniwych w takim razie. Proszę, jest i flaga. I nawet możemy ją od razu sobie pyk, tak skopiować. Kopiuj. Dzięki, naprawdę fajny, jest trudny, skomplikowany.